Pierwsza Księga Samuela, rozdział 10. Potem wziął Samuel dzbanek z olejkiem i wylał na jego głowę, pocałował go i rzekł: namaścił cię Pan na księcia nad swoim dziedzictwem. Gdy dziś odejdziesz ode mnie, spotkasz dwóch mężów u grobu Racheli na granicy Beniamina w Selsach, którzy ci powiedzą: znalazły się oślice, których poszedłeś szukać. A oto ojciec twój zaniechał już sprawy z oślicami, a jest zatroskany o was i mówi: co mam czynić w sprawie mojego syna? A gdy ruszysz stamtąd dalej i dojdziesz do dębu Tabor, spotkają się tam z tobą trzej mężowie podążający do Boga w Betel. Jeden nieść będzie troje koźląt, drugi nieść będzie trzy bochenki chleba, a trzeci nieść będzie łągiew wina. Oni pozdrowią cię życzeniem pokoju i dadzą ci dwa chleby. Przyjmij je z ich ręki. Następnie dojdziesz do Gibei Bożej, gdzie jest załoga filistyńska. A gdy tam wejdziesz do miasta, natkniesz się na gromadę proroków schodzących ze wzgórza. A przed nimi będą grający na harfie, bębnie i piszczałce. I lutni. Oni zaś będą w zachwyceniu. I stąpi na ciebie duch Pana i wespół z nimi ogarnie cię zachwycenie. I przemienisz się w innego człowieka. A gdy te znaki wystąpią u ciebie, uczyń cokolwiek ci się nadarzy, gdyż Bóg jest z tobą. Potem zejdziesz przede mną do Gilgal, a ja stąpię do ciebie, aby złożyć ofiary całopalne i rzeźne ofiary pojednania. Przez 7 dni będziesz czekał, aż ja przyjdę do ciebie i potem ci objawię, co masz czynić. A gdy Saul odwrócił się od Samuela, aby od niego odejść, przemienił Bóg jego serce w inne i w tym dniu wystąpiły wszystkie te znaki. Poszli tedy stamtąd do Gibei i spotkała ich gromada proroków, a Duch Boży ogarnął go i wpadł ich gronie w zachwycenie. A gdy ci, którzy go znali z dawniejszych czasów, widzieli, że wespół z prorokami jest w zachwyceniu, mówili jedni do drugich: cóż to się stało synowi Kisza? Czy i Saul między prorokami? A pewien mąż stamtąd odezwał się i rzekł: któż tedy jest ojcem ich? Dlatego utarło się powiedzenie: czy także Saul między prorokami? A gdy zachwycenie przeminęło, poszedł do domu i rzekł stryj Saula do niego i do jego sługi: dokąd to chodziliście? A on powiedział: szukać oślic. Ale gdyśmy stwierdzili, że ich nie ma, poszliśmy do Samuela. Wtedy rzekł stryj Saula: opowiedzcie mi, co wam opowiedział Samuel. A Saul odrzekł stryjowi: powiedział nam wyraźnie, że oślice się znalazły. Lecz co Samuel powiedział o sprawie królestwa, tego mu nie wyjawił. A Samuel zawołał lud do Pana do Mizpy i rzekł do synów izraelskich: tak mówi Pan Bóg Izraela. Ja wyprowadziłem Izraela z Egiptu i wyrwałem was z ręki Egipcjan i z ręki wszystkich królestw, które was uciskały. Wy zaś wzgardziliście dzisiaj Bogiem swoim, który was wybawił ze wszystkich waszych niedoli i ucisków. I mówicie do niego: ustanów nad nami króla. Toteż stańcie teraz przed Panem według waszych plemion i według waszych tysięcy. A gdy Samuel kazał wystąpić wszystkim plemionom izraelskim, los padł na ziemię, na plemię Beniamina. Następnie kazał wystąpić plemieniu Beniamina, ród za rodem, i los padł na ród Matriego. A potem padł los na Saula, syna Kisza. I odszukali go, ale go nie znaleźli. Więc ponownie pytali Pana, czy w ogóle przyszedł tutaj ten mąż. Pan odrzekł: tak, lecz ukrył się w Taborze. Pobiegli więc tam i sprowadzili go stamtąd i stanął między ludem, a przewyższał cały lud o głowę. I rzekł Samuel do całego ludu: czy widzicie tego, którego wybrał Pan? Czy nie ma drugiego takiego jak on w całym ludzie? A cały lud wykrzykiwał radośnie: niech żyje król! I ogłosił Samuel ludowi prawo królewskie, spisał je w księdze i złożył przed Panem. I rozpuścił Samuel cały lud do domów. Także i Saul poszedł do swojego domu do Gibei, a szli z nim rycerze, których serca poruszył Bóg. Lecz pospólstwo mówiło: co nam ten może pomóc? Wzgardzili nim i dary mu nie złożyli, lecz on zbył to milczeniem.